celem było być jak najbardziej obiektywnym, pomimo mojej przyjemności z tego doświadczenia, więc mam nadzieję, że mi się to udało i mam nadzieję, że rzucone światło na tę grę może skłonić niektórych do zainteresowania się nią, a może pomogłem ludziom uniknąć jej, nie jestem pewien, ale mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli podobał Ci się film, proszę, polub, skomentuj, zasubskrybuj po więcej treści tego rodzaju. Dobranoc, dzień dobry i smacznego. Ale to, co wiem, to, że Callisto będzie grą, o której będzie się mówiło przez długi czas, nie z miłością, ale z nienawiścią. I to jest zrozumiałe. Może zespół w Striking Distance będzie w stanie stworzyć w przyszłości coś wielkiego bez Glenna, albo może to w ogóle nie było wina Glenna, kto to wie? Myślę, że Callisto zajmie szczególne miejsce w moim katalogu, ale dla ludzi, którzy grali w nią na premierze i im się nie spodobała, naprawdę nie ma powodu. Nie ma tu nic wartościowego dla was. To wciąż ta sama gra, tylko z kilkoma ulepszeniami jakości rozgrywki. Teraz jest to o wiele lepsze doświadczenie niż na początku, ale nic nie mogło zmienić samej mechaniki walki. To nie jest szczególnie straszna gra i z pewnością nie jest jedną, która definiuje horror. Po pierwsze, tanie skoczne straszaki, bo stworzenia ukryte w skrzyniach i te jebane robaki krwi ukryte w kątach pomieszczeń naprawdę sprawiają frajdę? Nie, nie sprawiają. Są obszary, gdzie są nieuniknione, co samo w sobie jest absurdalne, ale potem zdajesz sobie sprawę, że zabierają ci zdrowie i to tylko denerwuje. Nie są zabawne, nie są straszne, ale powiem ci, są irytujące. Dają graczowi przeszkody, okej. Stawiają gracza w sytuacjach, w których będą karani za sprawy poza ich kontrolą, co jest złym projektowaniem gry. Istnieje wiele sposobów, aby wystraszyć gracza, a oni wybrali najbardziej leniwe i zdecydowali się powielać to kilkakrotnie przez 8-godzinny tryb fabularny. Jeśli widziałeś, jak Callisto jest nazywana symulatorem pełzania, cóż, jest ku temu dobra przyczyna. Ta gra często zmusza gracza do wąskich przejść, które mają ustalone animacje, odczołgania się w wentylacjach, to najpopularniejsze. Powędrowanie po wąskich ścianach, rurach i maszynach. Niejasne jest, dlaczego jest tak wiele tych momentów, które niczego nie dodają do gry. Być może celem było spowolnienie tempa gry i daniu graczowi chwili wytchnienia, albo ukrycie ekranów ładowania, aby wyglądały na płynne, zamiast mieć drzwi, które otwierają się trochę dłużej. Założę się, że gdybyś wziął wszystkie te momenty i złożył je w kompilację, byłoby to ponad 10 minut materiału. Odkryłem, że kredytów kryształowych jest znacznie więcej, co jest świetne, ponieważ teraz ulepszenie kilku broni do końca podczas jednego przebiegu trybu fabularnego jest faktycznie możliwe. Mówiąc o ulepszeniach, zawsze myślałem, że ulepszenia przynoszą znaczące korzyści w walce, nawet jeśli nie zmieniają całkowicie formuły, co po prostu nie mieści się w głowie. Ulepszenie pałki daje ci więcej obrażeń, umożliwia łamanie rąk biopagów, gdy próbują cię zablokować, a także ciężki atak zadaje duże obrażenia, dając jednocześnie trochę przestrzeni do oddychania. Istnieją strategiczne sposoby wykorzystania tego, uderzając nimi w śmiertelne ruchome części, jednak gra wciąż ma problemy godne uderzenia się w czoło, które były po prostu częścią jej projektu. Co jest naprawdę niezrozumiałe. Szybka uwaga, leczenie jest teraz szybsze dzięki przyspieszeniu animacji i teraz możesz chodzić słuchając dzienników dźwiękowych. Ale tak naprawdę nie przegapisz zbyt wiele, bo dzienniki dźwiękowe nie zawierają zbyt wielu przydatnych informacji. Wspomniałem, że amunicja jest teraz mniej skąpa, więc eliminacja biopagów strzałami jest teraz faktycznie możliwa. To zależy od poziomu trudności, na jakim grasz. Ja grałem na trudnym poziomie podczas mojego ostatniego przejścia i znalazłem dużo amunicji i okazji, aby unikać użycia walki wręcz. To sprawiło, że walka była o wiele mniej powtarzalna. Faktycznie czułem, że mam opcję, a do tego należały również upadki baterii, które były teraz bardziej sprawiedliwe. I myślę, że użyłem tej funkcji więcej niż kiedykolwiek wcześniej w moich poprzednich trzech przejściach. Mówiąc o rozgrywce, jestem jednym z niewielu, którzy cieszą się walką w Callisto. Tak, jest inna, brutalna, a animacje sprawiają, że jest niesamowicie brutalna, ale w końcu 90% walki sprowadza się do łupania ludzi pałką paraliżującą, a pozostałe 10% to strzelanie w słabe punkty i używanie chwytu do wyrzucania przeciwników w śmiertelne maszyny. Albo to pokochasz, albo znienawidzisz.
Niektórzy uważają, że jest to powtarzalne do bólu, a dla innych to świetna zabawa na krótki czas. Od momentu premiery gry wiele ulepszeń wprowadzono w te systemy, w tym tempo, w jakim gra obdarza cię amunicją. Przeciwnicy już nie mogą cię gromadzić i atakować jednocześnie, jak miało to miejsce na początku. To może brzmieć jak zła wiadomość, ale kiedy gra po raz pierwszy wystartowała, przeciwnicy atakowali cię wszyscy naraz, a ponieważ byłeś zablokowany w walce, mogłeś tylko blokować i unikać jednego biopaga naraz. Nie było możliwości uniknięcia ciosu, co ostatecznie prowadziło do wielu niesprawiedliwych śmierci. Dan nienawidzi Jacoba, a potem obaj stają się najlepszymi przyjaciółmi w ciągu godziny, a ta zmiana wydaje się sztuczna. Są wskazówki co do elementów, które mogłyby rozwijać zarówno fabułę, jak i horror, ale jest to zagmatwane. Dlaczego twórcy tego nie wykorzystali? Każdy więzień ma zainstalowany ten neurolink w tylnej części głowy. Nie służy on tylko do identyfikacji czy zdrowia, później dowiadujemy się, że Dany może zaglądać do pamięci zmarłych i żywych, wgrywając te urządzenia. To otwiera całe spektrum historii, które mogłyby być opowiedziane przez pryzmat Jacoba i kąt horroru psychologicznego, który nie został zgłębiony. To dla mnie jedna z największych niewykorzystanych szans w grze. Zamiast tego wydaje się, że chcieli po prostu zamienić te momenty na rozgrywkę. Jej potyczki i wymiany dialogów z Jacobem niewiele dodają do ich relacji ani do jej charakteru. Jest zdecydowanie najmniej interesującą postacią, która została wymieniona na jedną, która była o niebo lepsza od niej. Elias to więzień, który zaprzyjaźnia się z Jacobem, mając wspólny cel – przeżycie. Jego rozległa wiedza na temat więzienia przyczynia się do postępu, jaki osiągają dwaj mężczyźni. Podobała mi się jego gra i tajemnica, która go otaczała w związku z jego wyrokiem. Nigdy cię nie pytałem, za co siedzisz. Martwisz się, że pomagasz mordercy? No cóż, trochę. A ty? Jacob czuje się wewnętrznie rozdarty, używając człowieka do ucieczki, który potencjalnie mógłby być potworem. Motyw, który mógłby być znacznie bardziej rozwinięty, ale kiedy sytuacja zaczyna się rozwijać, zostaje on zabity. A potem przychodzi Dany i... Ojejku. Nie ma tutaj nawet jakiegoś budowania napięcia, po prostu on wychodzi i mówi, że kogoś zabił i tego żałuje. Historia Jacoba, chociaż ostatecznie odgrywa pewną rolę w wydarzeniach, nie wie, że tak jest, albo wybiera, by tego nie przyjmować. Jego historia i cele podążają za Dany, gdy ta prowadzi śledztwo w więzieniu. Szkoda, bo uważam, że Dany była niesamowicie nieinteresującą postacią. Nie mam nic przeciwko aktorce. Uwielbiam ją w The Boys, ale jej występ był bardzo płaski w tej grze. Brakuje jej emocji dla kogoś, kto powinien być wściekły i głęboko zraniony, biorąc pod uwagę, że ten wirus zabił jej siostrę, plus głównie jest tam, by być maszyną ekspozycji. Muszę przyznać, że obecność Dany na scenie zaczęła mnie intrygować, gdy się pojawiła. Istnieje kilka naprawdę ciekawych wątków dotyczących spisku firmy, obcego życia i mutacji genetycznych wywołanych przez ciekawe naukowe umysły. Bo wiadomo, że ludzie po prostu nie mogą zostawić tego w spokoju. Podobał mi się gigantyczny robak, który wyjaśnia biopodłoże. Podobało mi się też sekretne społeczeństwo nadzorowane przez dyrektora Cole'a, coś czego nie spodziewałem się, mimo że całość jest trochę klasyczna. Pomimo braku konkretnej podróży lub stawek dla Jacoba, by kontynuować aż do samego końca gry, nie ma żadnego powodu dla Jacoba, aby kontynuować poza ucieczką. Tak więc, jeśli przeczytałbyś to na kartce papieru i byłeś dyrektorem studia, mógłbyś zobaczyć, jak pociągające to może być. To świetny punkt wyjścia do rozwinięcia historii. Jedynym problemem jest to, że nie dzieje się to aż do znacznie późniejszej części gry, około 3/4 drogi przez nią, a do tego czasu zapomina się całkowicie o fabule. Pierwsze 3/4 koncentrują się na próbach ucieczki z księżyca Jacoba z Eliaszem i Dany. Fabuła naprawdę zaczyna się dopiero wtedy, gdy zaprzyjaźnisz się z Dany i poznasz historię Black Iron poprzez jej determinację w znalezieniu tego, co to więzienie ma wspólnego z ostatnimi wybuchami. Zaczynasz również dowiadywać się o roli Jacoba w tym, gdy zmaga się ze swoim poczuciem winy, które wydaje się manifestować przez jego halucynację martwego Maxa. Początkowe ustawienie fabuły pobudza ciekawość w twoim umyśle, gdy szukasz odpowiedzi. Wyraźnie to normalny dzień dla Jacoba i jego współpilota Maxa,
dwóch przewoźników ładunkowych, którzy od lat przewożą poufne przesyłki między Europą a więzieniem Black Iron na księżycu Kalisto. Choć na początku jest pewne zamieszanie między nimi ze względu na skłonność Maxa do przekonania, że to, co przewożą, jest przyczyną coraz większych ataków terrorystycznych na kolonie przez grupę nazywającą się Outer Way. Niedługo potem Outer Way wchodzi na pokład statku Jacoba, powodując jego awaryjne lądowanie z powrotem na Kalisto. Po wynikającej z tego szarpaninie statek zostaje wciągnięty w grawitację Księżyca, a Max ginie w katastrofie, podczas gdy Jacob i Danny z Outer Way zostają uratowani przez ekipę poszukiwawczo-ratowniczą. Oboje zostają zatrzymani i wrzuceni do celi przez zarządcę Black Iron Duncana Cole'a, chociaż Jacob twierdzi, że jest niewinny. To rzuca światło na etykę moralną i prawną, która zostaje wyrzucona przez okno w miejscu pozbawionym prawa i konsekwencji. Zanim jednak zboczę z tematu, chcę wrócić do fabuły, którą właśnie wspomniałem, ponieważ, no cóż, narracja Claw nigdy nie była niczym, o czym warto wspominać. Była to dość generyczna fabuła o zarażeniu, mężczyźnie grającym Boga, który pojawiał się okazjonalnie, wygłaszając filozoficzne monologi na temat potencjału ludzkości i roli, jaką ludzie muszą odegrać według jego poglądów na ewolucję. To nic nowego. A antagonistą są jednowymiarowe postacie, które rzadko się pojawiają, podobnie jak w grach z serii Far Cry. Strasznie szkoda, bo sam jako kapitan Ferris ma potencjał, aby stać się czymś więcej niż złym facetem numer 2. Jego aktorstwo jest niesamowite i przekonujące, nawet pomimo jego widocznego braku czasu ekranowego. Podobnie Josh Duhamel świetnie gra główną rolę jako pilot transportowy Jacob Lee. Jacob jest jedynym, którego uważam za choć trochę interesującego, ponieważ musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i ciężarem, jaki niosą na jego barkach. Jego aktorstwo i przechwytywanie ruchu oddają jego przekonania, nawet dając mu porządne zakończenie, które pasuje do niego i jego walki. To po prostu dziwne, że strzelił sobie w stopę, wprowadzając kilka elementów ze swojej pierwszej gry survival horrorowej. Pasek życia na ciele, brak objęcia telekinezą, wybuchające pełzaki, zabójcze strzały, przerażająca zmiana ciała i fabuła o ludziach próbujących wykorzystać coś szkodliwego dla przetrwania ludzkości. O, i także jumpscare na koniec z Ferrisem. To bezpośrednio jest ukradzione z końca Dead Space. Jednak jedno to czerpać inspirację, a drugie to bezpośrednio wstawiać te elementy do swojej gry. Szczerze mówiąc, interesujące jest słuchać go, jak tak pewnie wypowiada te rzeczy i trudno powiedzieć, czy miał złe zamiary, czy naprawdę sądził, że te rzeczy znajdą się w grze, bo oczywiście ich tam nie ma. Żadne z tych stwierdzeń nie sprawdziło się. I dopiero gdy oglądałem te wywiady dla tego filmu, zdałem sobie sprawę, że otrzymaliśmy zupełnie inną grę niż ta, która została zareklamowana. Nadal nie sądzę, że gwałtowny upadek gry związany był wyłącznie z podobieństw do Dead Space. Chociaż są one oczywiste, pomimo wykrzykiwania przez Schofielda, że ludzie znajdą, że to wcale nie jest jak Dead Space, gdy już ją przejdą, co chyba się sprawdza, bo ludzie nienawidzą tej gry, a kochają Dead Space. Nie próbuję, żeby ktokolwiek nienawidził tego człowieka, ani nie uważam, że jest on złym człowiekiem. Jest po prostu biznesmenem, a ja tylko przedstawiam fakty, które znalazłem w moich badaniach, próbując zrozumieć, dlaczego gra upadła tak mocno po premierze. W kilku wywiadach, gdy proszono go o szczegóły na temat doświadczenia w grze, które tworzyło jego studio, wspominał o elementach gry, które po prostu tam nie istnieją. W filmie z szybkimi pytaniami opublikowanym przez Game Informer, gdy został zapytany o system rozczłonkowania, odpowiedział: o tak, możesz. Poszliśmy dalej niż w Dead Space. Co, jak wszyscy wiemy, nie jest prawdą. Są one praktycznie takie same, tylko z trochę większą ilością krwi. W kolejnym wywiadzie dla IGN na wydarzeniu Summer of Gaming stwierdził, że otoczenie zostało zaprojektowane tak, aby wrogowie mogli oddziaływać na gracza inaczej i że niektóre otoczenia zmienią sposób walki dla gracza, jak również atmosferę strachu. W tym samym wywiadzie zauważył, że chociaż biopodstawa może być przerażająca z bliska i w walce, to przerażające jest to, jak się do ciebie zbliżają, co w sumie nie wiem, co ma oznaczać. Ostatni film, który znalazłem, to kolejny materiał od IGN z Comic-Con, gdzie Glenn opowiadał trochę o bossach,
i o tym, jak będą wymagać myślenia, aby je pokonać, nawet idąc tak daleko, by nazwać je zagadkami. Początkowo planowałem pokazać wszystkie te klipy, ale wolałem nie ryzykować otrzymania ostrzeżenia o prawach autorskich na kanale, więc zostawiłem te klipy w opisie wraz z odsyłaczami czasowymi, jeśli chcesz je zbadać samodzielnie. Ile z zawartości sezonowej było faktycznie ukończone w chwili premiery i dlaczego ten bardzo szanowany człowiek kłamał na ten temat? Wspomniałem przed chwilą, że Glenn zawsze wydawał się niezwykle żywy i pełen entuzjazmu, kiedy mówił o Kalisto. Wydaje się być prawdziwym graczem i twórcą, który po prostu chce ożywić swoje wizje. I to jest ogromna część tego, dlaczego ludzie tak bardzo się z nim utożsamiają. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że spełnia wszystkie kryteria, ale smutna prawda jest taka, że Glenn właściwie opowiadał nieprawdziwe fakty o grze przez cały okres jej rozwoju. Może to być spowodowane tym, że gra była na wczesnym etapie produkcji, ale były kilka filmów, które obejrzałem, gdzie opisywał szczegóły gry, które po prostu nie są prawdziwe. Jednak wracając i oglądając niektóre filmy zza kulis, ujawniono dowody, które wskazują, że Scofield może nie być tym nieocenionym bohaterem, za którego go wszyscy uważają. Szczególnie ważny jest jeden film, który omawia proces przechwytywania ruchu i animacji. Cieszę się, że chcieli podzielić się z światem procesem tworzenia. To coś, co chciałbym, aby więcej studiów robiło. Ale to nie zmienia faktu, że w tym filmie pokazany jest fragment, który przeczy temu, co powiedziano fanom, którzy chcieli więcej treści. Przed premierą ujawniono szczegóły dotyczące sezonowej przepustki gry, w tym nowe animacje śmierci, jako jedną z korzyści. To wywołało zamieszanie, ponieważ większość osób wierzyła, że te animacje były zatrzymywane, aby szybko zarobić, co zmusiło Scofielda do wydania tweetu, w którym stwierdził, że nadchodzące animacje jeszcze nawet nie rozpoczęły prac i po potrzebnej przerwie świątecznej zespół rozpocznie pracę nad nimi od nowa. Śmieszne jest to, że jedna z płatnych animacji DLC została pokazana w pełnej wersji w tym filmie, który został opublikowany przed premierą gry. Teraz nie znamy wszystkich faktów, ale to nie maluje zbyt dobrego obrazu. W wielu wywiadach wydawali się szczerymi i autentycznymi, gdy deweloperzy dyskutowali i wyjaśniali wiele aspektów gry oraz trudną pracę, która wszystko łączyła. Sam Scofield zawsze był podekscytowany, gdy rozmawiano o grze. Był jak dziecko rozpakowujące prezenty pod choinką w Wigilię. Przynosił tę energię do swoich wywiadów, które rzadko kiedy widujemy. Naprawdę wierzył w ten projekt i chociaż mówi, że jest z niego niesamowicie dumny, widok, jak jego dzieło było roztrzaskiwane na kawałki, musiał go boleć jak diabli. W tym momencie planowano jego powrót za pomocą remake'u pierwszej części gry, zaledwie kilka miesięcy po premierze Kalisto, co musiało wprawić Striking Distance w zakłopotanie. Biorąc pod uwagę, że głównym celem Kalisto było wypełnienie tej luki po złych decyzjach elektroników. Jednak w wywiadzie Glenn wydawał się być całkowicie obojętny, stwierdzając, że po prostu mu nie zależy i życzy im wszystkiego najlepszego. Powiedzieć, że ta gra była krytyczną i komercyjną porażką, to jak stwierdzenie, że urządlenie przez pszczołę boli. Ocierająca się o ból sytuacja była odczuwana w całym Striking Distance oraz w Krafton jako wydawcy, którzy powierzyli Striking Distance wydanie gry, która miała zrobić szum na rynku, co było ważne dla osiągnięcia ich celów sprzedażowych. Biorąc pod uwagę, że Krafton podejmowało ryzyko tworzenia doświadczenia dla pojedynczego gracza, które nie mogło korzystać z ich stale rosnącego modelu usług na żywo w celu generowania dochodów. Mimo nienawiści skierowanej w stronę deweloperów, trzymali się tytułu, wydając aktualizacje, ulepszenia, nową zawartość i planowane tryby DLC oraz skórki, co uważam, że warto docenić. Niemniej jednak, pomimo że gra zdołała odzyskać pewne uznanie po tych poprawkach, wyniki sprzedaży pozostały plamą na jej przyszłości, co oznacza, że jakiekolwiek plany na sequel mogą być po prostu zamknięte w szafie i nigdy więcej nie zobaczyć światła dziennego. To zaszkodziło reputacji nowego studia, widząc jak Scofield ustępuje ze stanowiska CEO i odchodzi z firmy pod pretekstem poszukiwania nowych możliwości, nawet niecały rok później. W wywiadzie stwierdzono, że dobrowolnie rozstał się z firmą, którą przez ostatnie kilka lat budował. To dla mnie kompletnie niezrozumiałe, ale najbardziej rozsądnym wyjaśnieniem jest to, że ktoś musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za porażkę gry.
a ponieważ był jej twarzą, musiał odejść. Mimo wszystko trudno nie poczuć współczucia dla niego, a także dla wszystkich innych w Striking Distance, bez względu na to, jak gra się skończyła. Glenn wydawał się mieć wizję zrewolucjonizowania swoich dawnych czasów w Visceral Games, postawił na stworzenie nowego doświadczenia survival horror, które miało mocno przypominać Dead Space. Aż tak bardzo, że mogło być niemal parodią. Ponury sci-fi klimat? Check. Cel podniesienia poprzeczki dla gore i szoku? Tak. Wzrastające zagrożenie zagrażające całej galaktyce poprzez okrucieństwo i przerażające wizje ciał? O tak. Co powiesz na pisane na ścianach przesłanie? No cóż, po prostu gdzieś w trakcie rozwoju gry wyrzucili subtelność przez okno i zrobili swoje oczywiste podobieństwa. Gra była celowo skierowana do fanów Dead Space, bez wątpienia, aby zagwarantować sprzedaż już pierwszego dnia, ponieważ Schofield obiecywał coś, czego ludzie pragnęli od czasu, gdy Electronic Arts uśpiło serię, głównie przez ich ingerencję w trzecią część, ale Dead Space nawet nie było całkowicie wykluczone z planów. Nie minęło wiele czasu, zanim fala nienawiści się rozlała po premierze. Gra była szarpana przez różne publikacje, niezależnych twórców na YouTubie oraz graczy, którzy oczekiwali, że będzie to kolejne Dead Space. Wiesz dlaczego? Bo tak było to sprzedawane. Reklamowano ją jako następnego Dead Space. Kiedy więc robi się odważne twierdzenia na temat swojego produktu, że ma zrewolucjonizować popularną serię, to lepiej celować wysoko. Ludzie mieli pełne prawo być zdenerwowani, ale jak to zwykle bywa w internecie, niektórzy poszli za daleko. No cóż, sam nawet zrobiłem jeden z moich pierwszych dłuższych filmów, w którym broniłem tej gry i mówiłem, że media na nią nie zasługują, bo miała być inna niż Dead Space. Ale gdy spojrzeć z powrotem na wywiady i wszystkie podobieństwa, no cóż, byłem w błędzie. Następnie w 2020 roku, podczas targów Game of Wars, gdy został odsłonięty protokół, ta szokująca informacja tylko zwiększyła zamieszanie. Nie przypominał on zupełnie PUBG'a, więc jak mógł być z nim powiązany? Na szczęście to twierdzenie zostało porzucone kilka miesięcy przed premierą, jakby zapomnieli, że w ogóle to powiedzieli, że gra będzie częścią tego uniwersum i pomyśleli sobie, o cholera, jeśli ludzie myślą, że ta gra jest powiązana z PUBG'iem, to nikt jej nie kupi. Ale cóż, od tego momentu praktycznie wszyscy wiemy, jak to się potoczyło. Oczywiście, przez te 2 lata wypuszczano zwiastuny, pokazywano rozgrywkę, a na łamach internetu pojawiały się liczne wywiady z deweloperami, którzy mówili o tym, jak Callisto ma zrewolucjonizować horror i być jedną z najstraszniejszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Co nie jest prawdą, trochę jak w przypadku, gdy Ridley Scott powiedział, że Prometheus będzie absolutnie przerażającym filmem, a potem, no wiesz, nie do końca nim był. Czy to był dobry film? Tak? Ale nie zrobił tego, co obiecywał. Czy to brzmi znajomo komuś? W trakcie aktualizacji dla pracowników Schofield omówił swoje plany na przyszłość z Crafton, stwierdzając, że rozpocznie pracę nad grą osadzoną w uniwersum PUBG'a, ale bez formuły Battle Royale. Z tym nowym studiem Striking Distance, szczerze mówiąc, czy tylko ja jestem zdezorientowany co do tego, co Crafton zamierza zrobić z grą osadzoną w ich uniwersum, która nie będzie grą Battle Royale? Nie wiem, wydaje mi się to trochę dziwne. Schofield to artysta gier wideo, reżyser i deweloper, który zdaje się cieszyć dużym szacunkiem w świecie gier. Jego wkład pozostawił trwałe piętno na przemyśle, przede wszystkim za sprawą Dead Space. Tytułu, który był ambitny i unikalny pod koniec lat 2000, otwierając nową ścieżkę dla horroru, która od tamtej pory nie została powtórzona. Po Dead Space skupił swoje działania na Activision i definiujących świat tytułach Call of Duty, zostając współzałożycielem Sledgehammer Games. Studia, które jest notorycznie najsłabszym ogniwem w portfolio Activision, wydając 3 główne tytuły. Modern Warfare 3, który był w porządku, Advanced Warfare, który był słaby i World War, który w sumie też był kiepski. Mimo to wszystkie te tytuły odniosły różne stopnie sukcesu, ponieważ są grami z serii Call of Duty, a w tym momencie to naprawdę wystarczy. Później zerwał więzi z Activision, aby podążać za nowymi twórczymi przedsięwzięciami, co skończyło się współpracą z koreańską firmą Crafton. Najbardziej znaną z ich gry Battle Royale, PlayerUnknown's Battlegrounds.
Cześć wszystkim i witajcie. Jestem Marek z kanału Imperium Gier i dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co dotyczy protokołu Kalisto. Od jego tworzenia, przez marketing, aż do jego przeklętego losu i tego, jakie jest doświadczenie z gry rok później. Chociaż powiedziałem, że lubiłem grę, ten film będzie miejscem, gdzie zostawię swoje uprzedzenia za drzwiami, aby być możliwie jak najbardziej obiektywnym. Trudno jest dokładnie określić, gdzie Kalisto zawiodło w trakcie tworzenia. Wydawało się, że ma wszystko, czego gra potrzebuje, aby odnieść sukces. Brak ingerencji ze strony studia, etykę pracy i zaangażowanie w dostarczenie doświadczenia, które wypchnęłoby gatunek horroru poza granice tego, do czego jako społeczność się przyzwyczailiśmy. Zespół w Striking Distance Studios miał mieć całkowitą swobodę twórczą, aby robić to, na co mieli ochotę, ze względu na jedną rzecz – Glena Schofielda. Choć unikam przypisywania ocen numerycznych, przyznaję, że mieści się gdzieś między przeciętnym a dobrym. Nie jest wyjątkowy. Niektórzy mogą uznać go za tylko przeciętny. Jednak jego nieszczęsne skojarzenie jako imitatora Dead Space z pewnością przyczyniło się do jego upadku. Protokół borykał się z wypracowaniem własnej tożsamości w porównaniu z kultową serią, co ostatecznie utrudniło mu osiągnięcie sukcesu. Rozumiem, jeśli którykolwiek z tych emocji przychodzi na myśl. Jednak po ponownym przejrzeniu protokołu, nawet podczas mojej ostatniej rozgrywki, odczuwam uczucie sympatii i wdzięczności za to, co jest, zamiast ubolewania nad tym, czym mogło być. Hype pozycjonował protokół jako duchowy spadkobierca uwielbianej serii horrorów science fiction. Biorąc pod uwagę zaangażowanie Schofielda w oryginalny Dead Space, oczekiwanie na jego powrót do gatunku było namacalne. Jednak gdy teraz przyglądamy się protokołowi, jakie emocje wywołuje? Rozczarowanie? Poczucie straconej szansy? Być może nawet oznaczenie go jako spektakularnej porażki? Kalisto Protocol na pierwszy rzut oka obiecywał wiele. Z tytułem, który wzbudzał zainteresowanie i wywoływał dyskusje w licznych wywiadach, wydawało się, że ma wszystkie składniki sukcesu. Projekt chwalił się swobodą twórczą, znacznym budżetem na nowe studio i oddanym zespołem deweloperskim. Wszystko pod przewodnictwem renomowanego Glena Schofielda. Reputacja Schofielda wyprzedzała go, szczególnie biorąc pod uwagę jego związki z kultową serią horroru science fiction Dead Space.